Moi drodzy, moi mili, moi kochani, dzień dobry, dzień dobry. Nastał dzisiaj dzień 23 marca i to jest oczywiście kolejny wstawak wielkopostny, kobieco-święty, wielkopostno-małżeński. Bo dzisiaj poprowadzi was małżeństwo. Gomułeczki za chwileczkę się zjawią tutaj na wizji, wjadą na ekran i wam powiedzą swój dwustronny, kobieco-męsko-żonowo-mężowy komentarz do kobiecego zdania. Bardzo was na to zapraszam, mam nadzieję, że wam to pomoże i że będzie was to rozwijało w byciu z Panem Bogiem i w kochaniu ludzi, a o tobie chodziło. No to już więcej nie gadam, tylko czołóweczka. I lecimy! Cześć kochani! Cześć kochani! Tu Monia i Marcin Gomułkowie. I wstawaki, dzień dobry, chociaż może oglądasz to w środku nocy. W każdym razie jest nam bardzo miło, znowu jesteśmy razem. I znowu zaczynamy od cytatu. Dokładnie. I znowu z Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. I od czego chcemy zacząć? Kryzys w świętej rodzinie. No właśnie, ale pojawia się coś takiego. We mnie się pojawiło, nie? No dobra, no wiadomo, że u nas kryzysy, tak? My jesteśmy normalną rodziną, ale święta rodzina. I zobaczcie, na czym polega ta nasza normalność i ta świętość? Ona również polega na tym, żeby zmierzyć się z kryzysem. To święte życie, nawet u świętej rodziny, miało mnóstwo trudności, tak? Oni tego nie uniknęli, ale radzili sobie z nimi. Uczyli nas tego, jak sobie z nimi poradzić. Dokładnie tak. My czasem mamy taki wyidealizowany obraz świętej rodziny. Wiecie, jak to jest, że są takie memy, które pokazują, że święta rodzina jest właśnie Maryja, Józef i Jezus i na ścianie wisi wizerunek świętej rodziny. No jak to? No oni nie mieli wizerunku świętej rodziny. Tymczasem Bóg nas zaprasza właśnie do takiego życia, które właśnie nie jest pozbawione trosk, nie? I do takiego szukania dróg wyjścia z tego. Pamiętasz, jak zgubiliśmy Jezusa? Pamiętam, jak dostaliśmy właśnie wizerunek, tak a propos świętej rodziny na ścianie, u świętej rodziny. My dostaliśmy w dniu naszego ślubu wizerunek Pana Jezusa, Jego twarz, w bardzo dużym formacie. Nie wiem właściwie, jak duży jest ten format. W każdym razie wtedy w mojej głowie był on zdecydowanie za duży. Ja nie byłam gotowa na to, żeby powiesić go. On nie pasował mi do naszego wnętrza perfekcyjnego, nie wiem właściwie jakiego, wyidealizowanego. On nie pasował po prostu. Okej, możemy powiesić krzyż w naszym domu, ale nie aż tak wielki wizerunek Pana Jezusa. Podzielmy się nim, dajmy go do duszpasterstwa, w którym wtedy byliśmy, bo my taką decyzję podjęliśmy i rzeczywiście przykryłam to chyba trochę takim właśnie, gdzieś tam pogłaskałam swoje sumienie. Nie, że przecież oddaliśmy do duszpasterstwa, to całkiem dobrze przecież. No ale ciekawa rzecz zadziała się wtedy, kiedy właśnie Bóg swoją łaską sprawił to w nas, że myśmy dojrzeli do tej decyzji, że tak, Panie Jezu, my prawdziwie chcemy, żebyś Ty zamieszkał w naszym domu i niech tego wyrazem będzie to, że właśnie Ty wrócisz na swoje miejsce, właśnie na to miejsce panowania, miejsce dzisiaj jakby w centrum naszej sypialni. No i zaczęliśmy szukać. No ale właśnie, i okazało się, że zgubiliśmy. Zgubiliśmy Pana Jezusa i nawet wspominamy, że wtedy na grupce facebookowej pytaliśmy: hej, czy ktoś widział Jezusa? Faktycznie zgubiliśmy Jezusa. I to takie ewangeliczne, choć tak naprawdę nie pamiętamy, czy tak jak w Ewangelii szukaliśmy Go 3 dni, ale możemy podzielić się z Wami tym, bo pamiętamy doskonale, co było w naszych sercach. Wiecie, doszło już do tego momentu, kiedy podjęliśmy decyzję, że nam zależy, że my bardzo chcemy Go zaprosić do naszego domu. To takie wymowne też w ogóle, tak? Ten obraz. Chcieliśmy Go zaprosić, a On nam się zgubił. My nie potrafiliśmy Go znaleźć. I pamiętamy ten ból serca. Kurczę, dlaczego? My przecież chcemy, tak? Gdzie jesteś, Panie Jezu? Chcemy Cię znaleźć. Ja odczuwałem ból serca mojej małżonki. Monia pewnie też odczuwała ten ból serca mój, chociaż to było kilka lat temu, jeszcze nie potrafiłem mówić o uczuciach tak jak Józef, bo zwróćcie uwagę, tam jest takie symptomatyczne określenie ewangelisty, że Maryja mówi: ojciec twój i ja z bólem serca, czyli to tak można wytłumaczyć, że ona wiedziała, co się dzieje w uczuciach Józefa. Co to był za chłop? Gadał o uczuciach. Nie mówiąc o tym, jaka ona była mądra, że zobaczcie, nie wysunęła tego swojego bólu na pierwszy plan, tylko ból Józefa, mówiąc do swojego syna: ojciec twój i ja.
siebie na drugim miejscu postawiła, tak? Ojciec twój już w rozmowie z tym synem, budowała ten jego autorytet, nie? Wzmacniała autorytet ojca. Jakie to ważne też dla nas, mam. No tak, było o mamach, a miało być o szukaniu, ale słuchajcie, życzymy wam tego, żebyście szukali. Niezależnie od tego, czy właśnie może Jezus jest obecny, warto go znaleźć. Warto go znaleźć właśnie dzisiaj, teraz, w tym miejscu, w którym jesteś, spotkać się z Nim. A może już dawno nie szukałeś Jezusa, w sensie już dawno nawet straciłaś taką chęć poszukiwania. Zapraszamy Cię do tego, zapraszamy siebie też do tego, żebyśmy dzisiaj spróbowali poszukać Jezusa. Żebyśmy chcieli Go odnaleźć. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, wielkie dzięki. Wielkie dzięki za kolejne spotkanie. Dzięki Gołomeczki za wasz komentarz. I moi drodzy, zapraszam was do tego, żeby to wprowadzać w życie i żeby... Jakoś tak się gubię dzisiaj. Co się w ogóle to dzisiaj ze mną dzieje? No taki to dzień czasem bywa, no, że człowiek taki jest, jaki jest. No, co zrobisz? Po prostu trzeba kochać, żyć dalej i mieć nadzieję, że ludzie się zmiłują. No to się zmiłujcie. Ściskam was, pozdrawiam was, błogosławię was. Miejcie się proszę najlepiej na świecie. Widzimy się jutro. Z Bogiem. Pa!